Czy istnieje antyfona na zarazę? Czy istnieje antyfona na koronawirusa? Wręcz, bo to jest zaraza też. Istnieje i wielokrotnie nią się modliłeś. Czy istnieje specjalna modlitwa, którą dał nam Kościół? Dał. Oglądaj, świadami ojca Pio, witam się na tym kanale, na tym programie, wszystkich tutaj. Salve Maria, święty ojcze Pio, módl się za nami. Tak, Kościół dał nam taką antyfonę. Modlimy się nią od Wielkiej Soboty do zesłania Ducha Świętego. Jest ta antyfona Regina Celi. Królowo nieba, wesel się. Alleluja, alleluja przecież. Dzisiaj mamy właśnie, radujemy się. Mówimy ją z reguły co? O 12, czasem i po mszy, po sumie śpiewana jest. I to ciekawe jest, tradycja nam właśnie mówi, że 13-wiecznym dziele w Żywocie Świętym, właśnie tradycja nam to przekazuje, ta antyfona pochodzi od wielkiego papieża, Grzegorza Wielkiego. To jest wielki papież dla Kościoła dany, żył w VI wieku i on prowadził wtedy procesję o ustanie zarazy w Rzymie. Rzym trapiła ogromna zaraza. I on, kiedy szedł, szli też z ikoną Matki Bożej, namalowanej przez świętego Łukasza. O, święty Łukasz namalował 70 ikon, chyba jedni mówił, wiele. Jedna z nich została zabrana przez świętą Helenę, trafiła do Konstantynopolu, a później po trochu, aż później była na dzisiejszej chyba Ukrainie, Białorusi, a później aż w końcu trafiła na Jasną Górę dzięki Władysławowi Opolczykowi. To jest ta ikona, którą mamy na Jasnej Górze. Jest właśnie, to jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej namalowany przez świętego Łukasza też. I to jest ciekawe. On nagle powietrze wypełniło się, kiedy oni modlili się, wypełniło się perfumami. Jak u ojca Pio wręcz. Ojciec Pio tak samo, ileż on się modlił wręcz. Też o różne problemy. I tak samo tutaj. Nagle wypełniają się perfumami, które rozwiały zarazę. Perfumy rozwiały zarazę. To były cuda, kiedy się działo. Po prostu niezwykłe. I nagle wtedy, patrząc w górę, święty Grzegorz ujrzał śpiewające anioły. One śpiewały Regina Celi. I on właśnie mówił, królowo nieba, wesel się, alleluja. Bo ten, któregoś nosił, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział. A święty papież odpowiedział, módl się za nami do Boga, alleluja. I w tym samym czasie papież zobaczył anioła śmierci, który ukrył swój miecz na wzgórzu. On trzymał miecz karzący. Pan czasem musi też nas właśnie ukarać. Ukarać, aby nas nawrócić. Aby przypomnieć nam, że my nie jesteśmy wcale tak wspaniali, jak nam się często wydaje. I na górzu, z górzu Hadrian, on wtedy włożył swój miecz do pochwy, ten anioł. I dziś stoi tam zamek anioła, zamek San Angelo. Zamek, którym też później przecież się schronił, też błogosławiony Pius IX. Więc to jest piękne. I od tego czasu historia ta związana jest właśnie z pochodzeniem Regina Celi. Pamiętaj o tym. Ideą jest co? Radować się ze zmartwychwstania. Matka Boża, ta, która nosiła swego syna w łonie, ta, która nosiła go później, przecież, która później widziała jego śmierć, przygotowywała się do tej męki. Raduje się teraz. Raduje się ze zmartwychwstania. Ona wierzyła ciągle. Ona miała była utwierdzona w łasce, więc ona miała doskonałą wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa. Dokonało się. Radujemy się z Matką Bożą. Teraz mamy ten okres. I też się proszę jedno, jak się modlisz tą antyfoną, módl się właśnie o ustanie tej zarazy, która nas się trapi i też dołącz do akcji Milion Zdrowaś Mario o ustanie koronawirusa. Tej zarazy, tej okropnej zarazy, która nas trapi. Wystarczy, że klikasz w link, pach, teraz się pojawia na YouTubie i przekażesz dalej. Pomóż się, jak to policzyłem po prostu, jedno Zdrowaś Mario, jedno wyświetlenie to jedna ta. No, jedno wyświetlenie dodawać Mario, więc jak będzie milion, no to ten. Tak samo pomóż się, daj polubienie, otrzymaj od ojca Pio, błogosławieństwo, otrzymaj. Polekujesz i od razu też odmów to na chwałę ojca Pio. Ofiaruj to dla ojca Pio, te polubienie. I trzecia rzecz, subskrybuj kanał. Pomóż ojcu Pio dotrzeć do ciebie. Święty ojcze Pio, módl się za nami. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e sempre.